radio. Pani Nadiu! Matko boska, jak ja się wystraszyłam! Pani Olgo? To pani? Gdzie pani jest? No tutaj, w komputerze. No dzień dobry, kochanieńka. Co słychać? No na razie to straszny łomot. Momencik, tylko mopa zaparkuje, już lecę. No, no co tam dobrego u pani? Ten łomot niech pani wyłączy. A. Zrobione. No zapomniałam, bo ja sobie dzisiaj, Jezus Maria, de voix robiłam. Chyba de volaja. Co to był za tydzień, pani Olgo? Bo ja sobie tak postanowiłam, że jeden dzień nie będę absolutnie nic robić. Takie postanowienie. Powiedziałam sobie, Nadia, bądź dzielna w nic nie robię. Pani Nadiu. No to siedziałam. Potem leżałam. Potem oglądałam. Potem czytałam, znowu siedziałam, znowu leżałam. Tak się zmęczyłam, że postanowiłam się zdrzemnąć. A jak się obudziłam, no to zgłodniałam. Pani Zresztą cały tydzień to głównie gotowałam. Śniadania, obiady, podwieczorki, kolacyjki. Jak nie jajeczniczka, to omlecik. Jak nie sznycelek, to schabowy. Krokieciki, kotleciki. Nie wierzę. No ja też nie wierzę. Pani Olgo, po tym tygodniu gumka w rajtkach była tak napięta jak łuk Robin Hooda. Całe szczęście, że są ograniczenia w tych gościach, bo jakby ktoś do mnie do domu przyszedł i ja bym się tak schyliła, jakby ta gumka szczeliła, to ten wirus byłby żadnym zagrożeniem. Wszyscy by przede mną uciekali, gdzie pieprz rośnie. Pani Nadiu. A my tu tak gadu, gadu, a widzowie słuchają. No właśnie, pani Nadiu, bo ja się w medytacji połączyłam z Norbertem tam na Bali. I to trochę jak w fortecy mieszkamy. Każdy sąsiad każdemu pomaga. Mamy podzielone zadania. No oprócz tej spod szóstki. Bo ona jakaś dziwna. Ona się z nami nie chce integrować. Ona tylko te informacyjne programy ogląda i statystyki zakażeń spisuje. No to ja jej zapytałam. Ja kochanieńka, co ty te numerki do Totka wpiszesz i wyślesz? Lepiej nagotuj jakąś zupę i zawieź do szpitala. Ja nagotowałam grochóweczkę na boczku wędzonym i do szpitala autobusem zawiozłem, co by doktory sobie tak miały. Tak się najadły, nie? No niestety ordynator do mnie zadzwonił, żeby jednak nie grochówkę, bo ta moja zupa to wywołuje zagrożenie biologiczne. Pani Nadiu. A gdzie jest moja herbatka? Momencik, kochana! Pani Nadiu, bo ja miałam pani opowiedzieć, jak się połączyłam w tej medytacji z Norbertem. O nie! Ten temat to my poruszymy troszeczkę później, bo ja... A? Wolontariuszem jestem. A dokładnie wolontariuszką. Z pomocy domowej na pomoc zwierzęcą się przekwalifikowałam. Ale to co, pani zoo otworzyła? A pani znowu taka jakaś dziwnie zdziwiona. Ja zawsze byłam za zwierzątkami. Prozwierzęca jestem, kocham, przytulam. Ja nawet w domu takie maleństwo mam. Chowam, karmię, kocham. Wszystko dla niego. Mam żółwiczka. Tuptusia. Zaraz pani zresztą pokażę. Tuptusia? Tuptuś, gdzie jesteś, kochanieńki mój? No Tuptuś, gdzie się przed panią schowałeś? No Tuptuś, Tuptuś, tuptaj tu szybko. Pani Olgo, no gdzieś się schował, bo on tak sobie to wolno po mieszkaniu biega. No, ale jaki to jest indywidualista. Pani Olgo, a jakie fochy strzela. Jak raz focha strzelił, to przez tydzień na sałatę nie patrzył. No to wtedy ja. Na kolanach i do miski, do sałaty, żeby mu pokazać, jak ona się je. A, i jeszcze dźwięki wydawałam, tak jak usłyszałam od tuptusia, gdy normalnie sobie tak tuptam, nie? No bo wie pani, foch fochem, ale o jedzeniu trzeba pamiętać. Ale to jakie dźwięki wydaje tuptuś? Ło, kochana! A pieski to też swoje potrzeby mają, prawda? Trzy razy dziennie trzeba wyprowadzić, a pańcie się boją wyprowadzić, a Nadia jest odważna, no to dałam ogłoszenie w internecie, że za darmo będę psy na spacery wyprowadzać. No to zadzwoniła taka jedna, że ma problem ze swoim pyłeczkiem. No to sobie pomyślałam, no pyłeczek, na pierwszy raz, w sam raz nauczę się wszystkiego. No to idę. No że niedaleko, no to idę, nie? Na to czwarte piętro weszłam, no tak się zzipałam, ale tak się zzipałam, że cztery poprzednie pokolenia przed oczami mi stanęły. Dzwonię do drzwi. Otwiera taka starowinka, a za starowinką nagle łeb
konia. A ten koń okazał się Pyłkiem. A Pyłek nie koniem, tylko dogiem niemieckim. Pani Olko, no może on po schodach zszedł grzecznie, ale jak naturę poczuł, jak ruszył, jak nie na tej smyczy, po całym trawniku przeciągnął, no to ja leciałam jak Harry Potter na miotle. Ale psina dobra, na sam koniec podziękowała. Jak mnie liznął, to włosy mi na plecach wylądowały. Pani Nadiu! Pani Olgo, ale wie pani co? Ja za chwilę do pani oddzwonię, bo tutaj się Robert dzwania. On mówił, że ma jakiś problem, to ja mu pomogę. Dobrze, kochanieńka? No to pa! No dzień dobry, kochanieńki. Dzień dobry, pani Nadiu. Jak się pani trzyma? Oj, trzymam się, trzymam. A co pan taki w garniturze to dla mnie? No ja wiem, że ja to jako taka gwiazda, no ale bez przesady. Ja przyjaciół nawet w piżamie przyjmę. Nie, ja mam home office. Co pan ma? A to jest jakieś zaraźliwe? Dobrze się pan czuje? To jest praca z domu. W sensie to samo, co w biurze, ale w domu. Dla bezpieczeństwa. Pani Nadiu, ja mam ogromny problem. Pani musi mi pomóc. Błagam, ja sobie nie radzę z szogunem, no. Ja się nawet zamknąłem tutaj w komórce. Mandy wymontowała wszystkie drzwi u nas w domu, bo stwierdziła, że open space to jest totalny hit w home stagingu, cokolwiek to znaczy. No ale to są jedyne drzwi w naszym domu, pani Nadiu. Ja się tu schowałem, ja już nie daję rady. Pan jest trzeźwy? Kto to szogun? Pies. Pies. Piesek. Pies. Szogun. Chihuahua. Bardzo męskie. Pani myśli, że to był mój pomysł? Ja Mandy tłumaczyłem. Ja jej mówiłem, że to jest obowiązek, że pies to nie zabawka, że to trzeba karmić, wyprowadzać, umyć, zaopiekować się po prostu. No, ja jej sugerowałem, żebyśmy kupili rybki albo patyczaki. Zawsze terrarium można położyć na półce i jakoś ładnie ustroić i to wygląda, no. Potem tylko się karmi z głowy, ale Mandy się uparła na psa, no to... No to podjęliśmy wspólną decyzję i mamy pieska, no. Jedyne z tego dobrego, że mogłem sobie go nazwać. No to szukałem jakiegoś takiego imienia, wie pani, no, żeby było jakieś takie męskie, takie porządne. No, żeby chociaż się złodzieje przestraszyli plakietki na płocie, no zanim go zobaczą. No, no i wyszło, że szogun, no. No ja mam dreszcze. A wie pani, co Mandy zrobiła? Mandy założyła mu konto na Instagramie. Ona go teraz ubiera, ona go przebiera, ja go karmię, wyprowadzam, myję, opiekuję się nim, ona mu krawaty wiąże, no nawet ja sobie muszę sam radzić, a ona jemu wiąże. No chyba panu do końca nie wychodzi. Musi pan poprawić, bo panu jakoś dziwnie dynda. Dziękuję. I o czym to... A, właśnie. Ona zakłada mu różne ubranka, pani Nadiu. Ja z nią nawet raz poszedłem do takiego sklepu. Niech pani sobie wyobrazi, że są ubranka dla piesków, ubranka dla kotków, ubranka dla króliczków. Jeszcze brakuje, żeby zaczęli produkować ubranka dla rybek, no. Nawet dla żółwi są ubranka, pani Nadiu. Wyobraża to pani sobie? Ja swojemu sama szyję. Pani Nadiu, nie o tym. Musi mi pani pomóc. Mandy wyjechała do rodziców, bo mają schron przeciwpandemiczny, a ja, no, muszę kierować firmą tatusia, tak? No, za chwilę mam... Proszę, panie Robert, wszystko dobrze? Ja za chwilę mam posiedzenie rady, pani Nadiu. Komu rady? I sama pani widzi, no. Ja siedzę w bokserkach, bo on mi wszystkie nogawki zeżarł. I Nadiu, ja się boję, że jak tak dalej pójdzie, to on się weźmie za stopy. Panie mąż, siedź pan gdzie jesteś. Nadia nadchodzi. Zostań! O, pani Nadiu! Pani Olgo kochana! Ja z wami młodymi to ja już nie mam siły. Co wy byście sobie beze mnie, jak byście sobie beze mnie poradzili? Jak ja bym została zamknięta na te 14 dni w jakiejś kwarantannie, to normalnie jak dzieci we mgle. Dzieci we mgle. A poza tym, co wy macie z tymi imionami? Co? Jaka Mandy? Jaka Mandy? Monika!
Polskie proste imię. Dobra, ja lecę, bo Robertowi szogun do łydki się dobiera, dobrze? To do zobaczenia, pa, pa! Ale... Pani Nadiu? Pani Nadiu? Halo? Pani Nadiu!